To Siddhartha Hermana Hessego. Lubię rytm tej książki, tempo, które jest raczej z tych wolniejszych. Lubię nawiązania do filozofii indyjskiej. W ogóle lubię tego głównego bohatera. Jest dla mnie niezwykle inspirujący. Jak mam takie momenty w życiu, że potrzebuję się zastanowić, co dalej, to wtedy wracam do tej książki. Bardzo chciałabym podarować moim przyjaciółkom książkę Heksy Agnieszki Szwili, ale czekam jeszcze z tym podarunkiem, bo jest to książka niezwykle poruszająca. A może poruszające to złe słowo, ona jest rozrywająca. Nie mogę jej czytać przed snem, bo jestem po nim bardzo nerwowa. Ona porusza tak czułe moje struny, że jakby cały czas w niej jestem, chociaż staram się ją czytać bardzo powoli i na raty, bo ten ładunek emocjonalny, jaki niesie ze sobą, jest ogromny. I strasznie chciałabym podzielić się tą książką z moimi przyjaciółkami i móc z nimi o niej porozmawiać. Książka to mój ulubiony prezent. Oczywiście, że może być nietrafiony, ale żeby temu zapobiec, mam taki sposób z moją siostrą, że wybieramy się bardzo często razem do naszej ulubionej księgarni w Żenie Świata, kupujemy razem książki, razem za nie płacimy i się nawzajem nimi obdarowywujemy albo po prostu kładziemy je pod choinką. I wtedy zawsze te książki są trafione. Po drugie, takie właśnie małe księgarnie dają nam pewność, że książki, które tam znajdziemy, już są wybrane przez kogoś i ten pierwszy wybór jest jakby za nas już zrobiony i najczęściej to są niezwykle wartościowe pozycje. Nie zapisuję cytatów z książek, ale lubię podkreślać zdania, które mnie inspirują, które mnie zaciekawiają, które mogą być świetnym punktem do dyskusji i lubię się tymi zdaniami potem dzielić z moimi przyjaciółmi. Nie udało mi się jeszcze przeczytać książki w jeden wieczór, ale lubię przeczytać książkę przez weekend. I wtedy to jest rzeczywiście mój weekend z książką. Dawno takiego weekendu nie miałam i czytałam książki na raty wieczorami najczęściej. Ale takie postanowienie, że nie opuszczę domu, zanim nie skończę tej książki, to jest takie fajne wyzwanie i czasami udaje mi się to spełnić. Tak, moim ulubionym miejscem jest sypialnia na czytanie i taki mój właśnie wymarzony weekend to jest leżenie w łóżku z książką i jakieś pyszne jedzenie. Bardzo często lubię zakładki. Uwielbiam też w ogóle sam pomysł zakładki. One są często przepięknie wydrukowane. Natomiast ilekroć nie mogę jej znaleźć, to używam papierków od cukierków, które gdzieś tam ostatnio zjadłam, ale ostatnio dostałam przepiękny prezent łańcuszek, który jest zakładką do książki. Mam nadzieję, że szybko go nie zgubię. Miałam taką próbę, aby czytać książki w wersji e-booków, ale mam ogromną przyjemność kupowania książek w księgarni i mam ogromną przyjemność wąchania tych książek. Czy one są nowe, czy są też niezwykle stare. To obcowanie właśnie z papierem, z taką klasyczną książką daje mi dodatkową przyjemność. Ponieważ jestem muzykiem i muzyka to moja praca, nie umiem czytać w towarzyszeniu muzyki. To by mnie rozpraszało, potrzebuję absolutnej ciszy. Natomiast wydaje mi się, że muzyka może być przepięknym podkładem do właśnie głośnego czytania, bo wtedy to jest taki dodatkowy pierwiastek. Natomiast kiedy ja chcę się skupić na książce, wtedy włączam muzykę.